Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Kilewski, to jest oczywiście Crusader Kings 3, a to jest Polska. O nie, jednak to jest zachodnia Sławia, uhuhu. Takie tutaj kliknięcie zrobiłem, zapłaciłem teraz pieniążki, 500 chyba golda za zrobienie tego tytułu zachodniej Sławii. I póki co, niech tak zostanie, niech to będzie chwilowo zachodnia Sławia. Na razie mi się ten tytuł nie podoba, ale nic z tym chwilowo nie zrobię, bo nie mam co. Mamy już absolutne, a nie, mamy już absolutne prawo tutaj naszego wielkiego plemienia słowiańskiego, ale to jeszcze nam dużo nie daje. To jeszcze nam dużo nie daje, musimy powolutku jeszcze rozwijać się w kierunku wschodnim do Rosji. A po co? A nie, czy my musimy jeszcze, żeby tutaj dotrzeć Słowian, czy ja potrzebuję mieć, o cholera, jeszcze potrzebuję mieć całą Sławię. Południową też? Nie, czekajcie. Sławia. Gdzie jest Sławia? O cholera, Sławia jest dosyć spora. Ja muszę mieć też Węgry? O, lipka. To dosyć duże. Czy powiedzmy, to jest fajny kierunek, w którym mógłbym się rozwijać, czyli stworzenie właśnie tej Sławii. I to by nie było głupie. Tylko głupie jest to, jak cholernie gigantyczne to jest. Czyli ja muszę mieć jeszcze tu trochę podbite Germanii w ogóle. Co to są za księstwa tutaj? A, Krain i Steiermark. I Istria. Aha, bo tu są Karantianie jacyś. A Karantianie to jest jaka jest kultura? Zachodni Sławianie. A, czyli to są ci jacyś Serbo-Chorwaci. W ogóle dziękuję za komentarze tam, które mogą wyjaśnić trochę rzeczy, że tam załóżmy Żerkowie, których nie mogę przeczytać, to są po prostu ofiarnicy. Fajne określenie. Tudzież tutaj mamy białych Chorwatów tak zwanych, którzy po dziś dzień sobie nie do końca wiadomo kim byli. I się właśnie myśli, że to są raczej ci Chorwaci, którzy nie wyjechali z tych ziem na prośbę cesarza, żeby się tutaj gdzieś tutaj osiąść. No ale no właśnie nie wiadomo do końca, jak to z tym było. Bo są też na przykład przemyślunki, czy przypadkiem ci biali Chorwaci nie byli zwyczajnie goplanami. No ale właśnie to jest ten problem, że okej, badacze jednym, ale jaka jest też wiedza normalnego, w sumie nazwijmy to ucznia, tudzież po prostu zwykłego człowieka. Ponieważ trzeba mieć na uwadze to, że... ciekawa wojenka, może o niej pomyślę. Że jest taki problem w naszym nauczaniu, że my nie wiemy w zasadzie nic o pewnym bardzo ważnym wydarzeniu w historii w sumie Europy, o wędrówce ludów, która w zasadzie wszystko zmieniła, w sumie zmieniła całą Europę. No wiecie, najazdy na Rzym i tak dalej, barbarzyńcy, wandalowie i tak dalej. No powiedzmy, to jest problematyczna dosyć sprawa, wędrówka ludów, ale jednak dobrze byłoby coś o niej mówić, żeby ludzie wiedzieli, że coś takiego się w ogóle stało, bo tak to okej, wiemy, że coś takiego było i co z tego, że tak powiem. Widzę, że tutaj chyba Jarl Północnej Armii chce najechać Prusy. A ja też chcę to zrobić. No to widzę, że mamy tutaj konflikt interesów. O, może będziemy na tarców mieć. Okej. Mamy tutaj konflikt interesów, więc pewnie się ich tutaj pozbędziemy. Dobra, mamy tutaj wystarczająco już dużo żołnierzy. Rozbijmy tutaj armię tego Jarla, bo jest on nam do niczego potrzebny. No i teraz zajmijmy się oczywiście podbiciem Prusów. I w międzyczasie będę sobie dalej narzekać. Wędrówka ludów jest to temat, któremu w zasadzie nic nie poświęciliśmy. Problem też jest taki, że jeśli rozmawiamy o historii Polski, to rozmawiamy też zawsze, to praktycznie zaczynamy zawsze chrztem Polski Mieszka. I w zasadzie my nic więcej w szkole się nie dowiadujemy. Znaczy, no ja wiem, że generalnie mamy niezbyt dużo jakichkolwiek źródeł, na które można by się, tutaj powoływać. Ale trzeba mieć na uwadze jednak to, że fajnie by było, gdybyśmy mogli się na cokolwiek w ogóle powoływać. A to... O, zajebiste. Nie, już mam te cechy. Dobra, nieważne. Bo na cokolwiek się w ogóle powołać, bo my mam... No bo... Są nasze gdzie jak wprowadzone różne tam... Nazwijmy to... Jakby to dobrze nazwać. Mamy wykopaliska archeologiczne. O, w ten sposób. No i tam... Odkrywamy, że tutaj w zasadzie kultura pomorska to była w sumie na całą Polskę. Była tutaj jeszcze, że były tutaj jakieś inne kultury jeszcze na tych naszych polskich ziemiach. Zanim jeszcze w zasadzie można by nazwać to kulturami typowo słowiańskimi.
I to jest ciekawe według mnie i ma to pole do tam, nazwijmy, do rozwoju jakiegoś, żeby to rozwinąć ten temat. Nie wiem, czy sobie poradzimy, bo to nasza armijka jest tu strasznie słaba, znaczy no okej, mamy więcej poborowych. Kurde, ludzie mi umierają. Tak się kończy, jak się bierze stare żony. Ale ja mogę trzymać ziemię sobie bez pomocy żadnej żony. Ej, to nawet spoko. To spoko. A, bo jako cesarz mam limit 4. Okej, no to ja nie potrzebuję w ogóle żony mieć. Potrzebna ona mi do niczego i tak jestem już stary. Co mogę zrobić? Mogę dać ludziom ludzie i ludzie będą zadowoleni. Mam dużo pieniędzy, mogę je rozdawać. Skoro jesteśmy tribalsami, to nie możemy nic z tymi pieniędzmi robić. Wiem, że teoretycznie mógłbym tutaj rozwijać sobie moją domenę. I to nie byłoby głupie, żebym tutaj tu pobudował trochę rzeczy. Tylko teraz nie mam złota. No, to jest to, bo bardzo mądre to zrobiłem. Ale przynajmniej teraz mam poczucie, że no, jestem potężny, rozdaję złoto ludziom, bo mogę. No ale wracając do tej kwestii historii. No to okej, dowiadujemy się tyle, że mam mieszko, ale nie wiemy, co było wcześniej. No bo jednak ci Polacy znikąd chyba się nie wzięli, a może się wzięli. Może tutaj byli od zawsze, a może nie byli tu od zawsze i przewędrowali na przykład z Rosjanami. Którzy, znaczy Rosjanami, Rusinami, to było prawnie powiedzieć, czy też Rusinami, czy też Rusakami chyba, to było chyba te określenie. No ale generalnie tutaj mogło się dużo rzeczy stać, że tak powiem. Tu mogło się naprawdę dużo rzeczy stać, a to jest w zasadzie, jeśli chodzi o naszą historię, trochę tak przemilczane w szkołach. Ja nie mówię, że to jest jakiś spisek. Uuu, Mastermind Filozofer, takiego chłopa potrzebowaliśmy i to w ciul. Idealny jest Mieszko, kocham go. Ty, synku, będziesz naszym synkiem. Weź swoją siostrę wychowuj. No. No i co dalej? No i właśnie to mi się nie podoba, że nasza historia generalnie jest taka ciulowa. Co może tu się stać? Mogę uczyć syna Odona. A czemu syn Odona jest starym Słowianinem, a nie nowym? Dziwię się, że będę go uczyć, ale masz się nawrócić. To znaczy... Dobra, kij w to. No i generalnie mi się nie podoba to, jak jest prowadzone nauczanie, jeśli chodzi o historię w szkołach. Bo okej, nie ma problemu, że weźmiemy sobie książkę i będziemy zwyczajnie sobie tam robić tematy, ale to chyba nie na tym powinno polegać. Zwyczajnie. Ale to też, jak to fajnie było napisane dobrze, że to też dużo zależy zwyczajnie, jakich ma się prowadzących, jakich ma się nauczycieli. Bo nauczyciel nauczycielowi nie jest równy. Jeden może być fajny, drugi może cię bardziej do nauki tak jakby zachęcić, a inny mniej. Dobra, kto tu jest od Prus? Truso i Warmia. Słowiańskan Prusian. Ty masz stolicę. Dobra, ty ziomku zostajesz szefem tutaj Pomorza. Zrobię tutaj, znaczy nie Pomorza, tylko Prus. Tutaj zrobimy sobie jednego lokalnego Prusa. Tworzymy księstwo Prus, które uzurpujemy sobie. Dostajemy więcej prestiżu, super. Nie mamy, mamy teraz mało złota. I tobie, panie, nadajemy księstwo nie Pomorza, tylko Prus. Dobra, idealnie. No. No i generalnie my historycznie nic nie wiemy o tych ziemiach, praktycznie. Znaczy, szkoła nas nic nie uczy o tym, co było przed Mieszkiem. I nic nie wiemy o wędrówce ludów. Co też jest w sumie karygodne. Nie do końca rozumiem, co tu się stało, bo okej, podzieliły mi się Czechy i Śląsk. Którego Śląsk jest na tych dwóch prowincjach tutaj. A Czechy są wielkie i potężne. Coś mi się tu nie podoba, co się stało. Co chwilowo to mi się ta Westslavia nie podoba. Wymyślę teraz coś lepszego. Powitajcie zatem cesarstwo Polandii. Tak? Brzmi to głupio? Ale jest. Oraz zmieniłem sobie tutaj herb na taki bardziej orzełkowy. Tak jakby powiedzmy, że połączyłem te wszystkie tutaj lwy i orły w długowego orła. Trochę powiecie, że po rosyjsku, a ja powiem wcale nie, tylko po polandzku. Tak, tak to właśnie wymyśliłem. A, no i jako, że nie mam co robić, to w sumie Chazaria wydaje się być naturalnym wrogiem, więc my, jedna wojenka, na Hana Chazarii, na Hagana chyba Chazarii, tak dokładnie, chcemy go w pełni podporządkować, więc taka wojenka, no powiem, że mocno nas rozwinie. W sumie niezbyt nas rozwinie, bo to są dosyć biedne ziemie, żeby przyznać, chociaż powiedzmy, że widzę, że powolutku te ziemie były tutaj ulepszane, bo już on ma poborowych aż 11 tysięcy. To jest, no, całkiem ładną liczbą.
No i zacznijmy podboje od zajęcia się peczęgami tutaj, którzy sobie osiadli w tych ziemiach, kiedy magiarzy wyjechali. Czyli od księstwa Jedisanu. No to cóż, to raczej chwilowo problematyczne nie będzie. Chyba jedna armia pójdzie do śmieci, bo tu przez przypadek się wpierdzielę w nich. No chyba, że mi się uda tu... Nie, on wejdzie pierwszy, no to tak trochę słabo. 27 dni i tak długo chodzą? Kurde. Nie wiem, to chyba tego nie wygramy, to bez na to w ogóle wchodzić. Chociaż jakbyśmy podratowali, to... Nie, nie da rady. Trzeba wycofać ludzi. No kurde, klasyka to jest to, co zawsze, czyli... armia nam się podzieliła i potem ci przyszli i nas rozbili se. Klasyka. No trzeba poczekać, aż ci się zregrupują i tyle. Tylko wy się teraz wycofajcie, teraz o, zróbmy jedną armię dużą. Ile wy macie zbrojnych w ogóle? No prawie nic, no. Więc, no musimy tych złapać tutaj, aż nam wrócą. Bo inaczej to będzie smutno. To chyba nie mamy żadnego dobrego, a nie, mamy dobrego dowódcę i to Fest. Tylko ten pan jest lepszy? Nie, ten pan będzie lepszy jako dowódca. To tak to zrobimy i co? Powołamy więcej chyba tutaj żołnierzy, bo słabo trochę jest. Tutaj trzeba dorzucić. No obecnie no, oni mają przewagę no, z pewnych powodów, powiedzmy, których można się domyśleć. A wy gdzie się wycofujecie? Do Terespola chyba tak to... To jest chyba Terespol? Nie, no to nie jest Terespol, to jest Terebowl. Terespol to chyba jest na granicy. Nie, nie chcę tego. Ciekawe. Węgrzy się z Haganatem biją. No to fajnie, cieszy mnie to bardzo. Teraz ci jeszcze muszą dojść mi tutaj elegancko, bo potrzebuję tych Men at Armsów do prowadzenia bitwy. Ci tam idą z pomocą, ale zostaną chyba rozbici. Czy to my ich rozbijemy? Nie, no teraz to my ich rozbijemy. Więc szybko lećcie tam z pomocą. I teraz szybko na Kijów. Szybko na Kijów, to ich złapiecie. I może tutaj ta bitwa zmieni losy tej wojny. O, ale tu do rzezi doszło. O, nasza nas jest teraz bardziej rozpoznawalna. Wciąż za mało rozpoznawalna jest, niestety. Budowanie punktów Przede wszystkim zacznijmy od tego, że w ogóle ci moi wasale nie chcą chodzić do mojego dworu i składać mi jakieś podarki. Bo nie chcą tego robić. Trochę mnie to smuci. Podbijanie tej Chazarii będzie dosyć ciężkie, ale z czasem damy sobie radę. To już ten wybitny etap, że trzeba co chwilę rozbijać się swoimi żołnierzami na milion prowincji, by zdobywać z powrotem zaopatrzenie. Jest to dosyć bolesne, no ale no cóż, tak trzeba. Czas na kolejne lokalne bitewki. Nie wiem, czy zdążymy z pomocą. O, zdążymy z pomocą, idealnie. Jakoś pani chce chyba zawalczyć o moje serce. Oj, skąd im się tyle żołnierzy tu wzięło? Yo. To jeszcze wy tu chodźcie. Chyba się nie wyrobimy już. To jakiś syn... O Jezu, dobra, to ten umarł, dobra, już bym się zesrał, że to nie ten. A miałeś syna? Miałeś. Dobra. O Jezu. Już myślał, że mi nie tego syna zabili, co trzeba. Ja już zapomniałem o tym, muszę przecież mu zablokować bycie w ogóle żołnierzem. Forbid, nie wolno ci, Mieszko. Ty masz być mądry i w ogóle. Kolejną bitwę przegramy, znowu, bo mamy... armię, która nie może się zjednoczyć. Wiecznie to samo. Jeszcze mamy jakiegoś słabego dowódcę w ogóle miał. A, bo ten dobry dowódca gdzieś się w ogóle polas. Świetnie! Znowu to samo. No kurde, jakie to jest irytujące, że ja tej armii nie mogę sobie zjednoczyć. Teraz muszę się znowu wycofać. O Jezu, tam mnie złapią tutaj. Jezu, a mnie irytuje ten system bitew, no. No skąd wy tyle armii macie? No przecież macie taką samą armię. I mi biją. Nie wiem, to ci... Jest cykloni są tacy potężni, że mnie tak biją? Znaczy okej, no jest cykloni, jak patrzę na ich staty, są ultra potężne. Straciłem... Co? A, że zdobyli mój baner, okej. Okay, że tutaj w bitwie pod Hradzikiem, tutaj jest Hradzik i tu zdobyli baner. Okej, okay, no ale to mnie... Muszę to zdobyć. Okej, okay, fajny baner, chętnie chciałbym go mieć. Kurde, no i tak z tymi Chazarami. Przegram bitwę, po czym przyjdę, wygram bitwę, będę miał wszystkie siły i tak w kółko. No kurde, irytuje mnie już ta wojna. Jeszcze mi kurde jakiś chłop z północy wypowiedział wojnę. Jeszcze tego brakowało. Dobra, chodź ta na tych tutaj. Oni już odbiją zaraz to. Czemu wy tak to szybko odbijacie do prowincji? No kurde, dobra, łapcie pieniądze i spierdzielać. O, nie mam tyle pieniędzy, jeszcze lepiej. Boże, ale to jest głupota. Ale mnie tu wkurza, dobra, najwyżej wejdę w ultra debet.
No chyba, że mogę się z nimi... Nie no, nie zgodzę się z nimi. No kurde, no tak mi... Tak mnie dobra, kij, pierwsze pieniądze. Najwyżej wejdę teraz w ultra debet. I tyle. I teraz te będą uciekać po całym kraju, a ja nic nie będę mógł zrobić. Czemu ja mam tu niby przegrać? Bo minus 50? Bo oni się bronią? Nie no, nie przegramy tego. Nie, to nie jest możliwe. Mimo, że straty mamy gigantyczne tutaj, to... O! Złapaliśmy Hagana w bitwie! Jak dobrze! Jak dobrze! Dobra. Zwycięstwo! Mamy to! Wielka Polandia! Od Szczecina aż po Ural! Dobra. Wielka Polska. Tylko z tym, że teraz jesteśmy tak zadłużeni, że... To jest tragedia. To jest tragedia, jak jesteśmy zadłużeni. I trzeba teraz tak, rozwiązać tą armię. Chwilę odczekać i ruszyć na tych Nordów. A nie, byśmy Nordom zapłaciliśmy, żeby nas nie atakowali. No to powiedzmy, że chwilowo mamy spokój. Ale... Teraz będzie tragedią to, jak jesteśmy zadłużeni. Bo szybko my się nie pozbędziemy tych pieniędzy. A czy ja się u kogoś mogę się zadłużyć? Chyba nie. Mogę zdobyć kotka. O, kotek i piesek będą fajne. No, dostaję pieska. Hura! Pieski są fajne. Ponieważ pozwalają nam robić ciekawe rzeczy. Dobra, tutaj jakieś słabe questy, które mi tylko zabierają rzeczy. Dobra, co zdobyliśmy? Zdobyliśmy przede wszystkim banner, który jest lepszy od tego, który mamy. O, właśnie, nasz Polandic banner nagle jest nasz. I jest to lepsze od tego, co mieliśmy. O, jaki fajny ten jest teraz, zarąbisty jest. Aż fajnie, że tego jakoś w ten sposób wygenerowaliśmy. Bardzo fajne tutaj. Futerko możemy powiesić, możemy tutaj sobie a nie, na tym piedestale nie ma nic ciekawego. A tutaj też nie ma nic ciekawego. Czyli wszystkie artefakty, które teraz posiadamy, są już słabe i do niczego nam potrzebne. No ale przynajmniej jakoś ten nasz Kurt Grundür, tak by... Nie wiem, jak to dobrze przetłumaczyć. To jak fajny jest nasz dwór, trochę się polepszyło. Możemy sobie naszą krew poświęcić. Teraz wszyscy... O, 1000 zreno my dostaniemy, to fajnie. Tracimy dużo pajti, ale to już nam nie jest do niczego potrzebne. I wszyscy nasi dostajemy plus 10 opinii ze wszystkimi naszymi wasalami. Znaczy ogólnie ze wszystkimi ludźmi, którzy są naszej religii. I wszyscy nasi synowie i córeczki są teraz krwi takiej poświęconej. Więc mamy lepsze relacje ze wszystkimi. To bardzo cieszy, to bardzo fajne. Bardzo mnie to cieszy i fajnie, że to się stało. Dobra, o, widzę, że dużo prestiżu sobie nabiłeś, ziomeczku. Trzeba tutaj trochę porobić rzeczy i to dużo. Więc tak, popisz sobie, pobiegaj sobie. No i tyle. Masz trochę sporo, no sporo masz tego, kurde, stresu. Niepotrzebnie w sumie, chociaż, dobra, kij, z czasem ci zejdzie. Jakoś, bo jakoś, ale ci zejdzie. Mamy teraz dużo tych prestiżu, możemy sobie ulepszyć krew. No i więcej nie mogliśmy z tym zrobić, to bardzo smutne. A liczy się to, że mamy już całą Chazarię. Tylko z tą Chazarią jest taki problem, że... No, te ziemie są tak bardzo rozwalone we wszystkie strony. Chociaż nie, ten pan ma całą levelię. To bardzo cieszę, że ma pan całą levelię. Ja dla ciebie, panie, mógłbym aż zdobyć Krym. I teraz problem jest taki, że ci ludzie będą... Dobrze by było, gdyby się ponawracali. No i teraz oni mnie wszyscy nienawidzą, bo prowadziłem ofensywną wojnę. Aha. Zaraz. A wy mnie lubicie. Tak, wy mnie lubicie mimo ofensywnej wojny. A wy mnie nie lubicie, bo była ofensywna wojna i to długo. No ale... To jest głupia mechanika strasznie, że oni mnie nie lubią, mogą za to nie lubić, że była wojna. No przecież ta wojna była, oczywiście zgadzam się w pełni, ale przecież kiedy ja walczyłem, to wyście sobie byli po innej stronie, więc gdzie jest sens, gdzie jest logika? Teraz rewolta się szykuje przeciwko mnie. Jeden pan stwierdza, że jest wystarczająco silny, by się przeciwko mnie postawić. Jakim cudem ty masz aż tyle siły? No właśnie, nie masz. Bierzemy sobie imię dla kotka. Tutaj sobie pojeździmy znowu. Dużo ludzi. Kurt, Chaplin, John Climant. Okej, okay, fajnie, fajnie. I o czym ja tam mówiłem? To jest zbugowane, bo ten pan nie powinien być... On powinien mieć swój tytuł po prostu jako kapłan. Na przykład powinien być ten tytuł, jakby Wolki, tudzież właśnie Żerki. A na przykład jak to jest Steward, Kanclerz, to jest High Chieftain. No i mi się to nie podoba. No chyba, że jest to z tego powodu, że znieśliśmy Clary i to dlatego. No i teraz wypada masowo prosić ludzi o nawrócenie się.
prośby wysłane, teraz tylko czekać i słuchać, jak ludzie tego nie chcą robić. Jeszcze poprosiłem trochę Polaków o ponawracanie się lub Czechów. O, tutaj pierwszy pan się zgodził i dostaje on na mnie weak favor, weak hook, ale on nic z tym nie zrobi, więc okej. No i on jest nawrócony i teraz mnie lubi nawet. O, kolejny się chce nawrócić, no i super. I elegancko. On chce, żeby mu zapłacić, trochę to smutne, no ale okej. Bardzo mnie to cieszy, że co niektórzy chcą się ponawracać i to mnie bardzo cieszy. Ej, czyli tylko jeden się nie zgodził. Zarąbi, znaczy dobra. Nie zgodził się... Kto? Ej, zarąbi się poszło. Czyli tak, nie zgodził się ziomuś z Krymu i nie zgodził się ziomuś z Alanii. A cała reszta się pozgadza. A, jeszcze ten z Donu. Okej, jeszcze ten z Donu się nie zgodził. Czyli Krym, Don i Alania się nie zgodzili, a cała reszta... A nie, jeszcze chłopek z Peczęgów też nie. Aha. Okej. Ale to już jest spoko, bo i teraz powolutku zaczną te ziemię nawracać. I to jest już w miarę elegancko. Możesz, po prostu, ja nie wiem. Jest tutaj wojna, prowadzi ją tutaj młody, czy w tej Mieszko i przegrywa ją. Bo ta Vlastimila z brzegu ma prawa do znowu do Śląska i ja nie mogę nic z tym zrobić. Ja się po prostu zabiję, po prostu z tą Opolę to sobie są ziemie przeklęte. Jakbyś się jeszcze chciała nawrócić, to by dobrze było. Ale ona nie chce się nawrócić. Ja bym chętnie pomógł młodemu tutaj. Ja mu chętnie pomogę. Ja ci naprawdę bym chętnie chciał zrobić coś tutaj, ale ja nie mogę. No ja zwyczajnie... Kurde. Tu się nic nie da już zrobić, po prostu ta baba mnie tu zwyczajnie... Oni mnie zwyczajnie tutaj zniszczą. Nie psychicznie, no chyba, że się nawróci. Dobra, nawróci się, dobra, kij z tobą. Pozwalam ci rządzić już na tych ziemiach. Skoro się nawróciłaś, to jest już dobrze. Dobra. Wielka Polska, Polandia, można by rzec. Ale mamy ziemię głównie jakieś tutaj, można by to powiedzieć. No, Chazarowie generalnie tutaj są. To są ludy turkijskie, tudzież, no tak, ludy turkijskie tutaj są. I mi się to nie do końca podoba. No bo to nie będzie Wielka Lechia, co to, turkijska? A co to za Turkowie? Musi być Wielka Lechia rosyjska. Znaczy, nie rosyjska, Wielka Lechia lechicka. Tylko jeszcze czekam, czy mi się zbuduje ta, kurde, tolerancja. Czy ja wiem, że jeśli chcę zbudować sobie tolerancję szybciej, to mogę walnąć sobie babę tutaj do Kijowa, żeby stała i boostowała. I w sumie, czy by mi to pomogło? Ej, no to mi pomoże i to fest szybko. 3 razy tyle. No to może będzie to dobre, może będzie to spoko. No, wpierw musimy jeszcze wyjść z długu, który jest dosyć spory i potem możemy dalej sobie prowadzić jakieś podboje, kompletnie, nie wiem, zabezpieczyć Połabie na przykład. O, to by było fajne, żeby Sorbia była w pełni pod naszymi rządami i będzie fajnie i w ogóle pięknie. Ciekawostka. Ten jakże wielki Halfdan II Svetarowicz, Svetazarowicz, o. Czyli ten Wołyński, czyli ten od Oskildrów, tylko Oskildrowie przepadli, bo weszli tutaj... Ej no, Oskildrowie przepadli, to smutne, dobra. I chwilowo Oskildrowie przepadli i byli ci. Jak się to nazywa? Wołyńscy. Ktoś go zabił, tego pana, i się podzieliło, w końcu się podzieliło. Kijów się powolutku rozpada. Powstał Czernichów to był Kuzarytów. Powstały Grody Czerwieńskie i Turów podzielony. Tylko Grody Czerwieńskie muszą mieć jeszcze Przemyśl, który należy obecnie do ziemi tarnowskiej. A my z tym nic nie zrobimy. No chyba, żebym chciał zabić tego pana, ale no to nie ma szansy, bo nam nic tam nam nie da. O, możemy robić super nowe rzeczy. Nie, nie możemy robić nic chwilowo. W ogóle, jak wam się podoba nowe godło? Mamy w samym środeczku tutaj symbol kołowrotu, tak zwany kolowrat. Jest on bardzo ładny, mi się podoba. I mi się podoba, ponieważ jest to słowiański symbol, znaczy słowiański, ogólnie taki trochę pogański wręcz, czyli tutaj do nas jak najbardziej pasuje. I w końcu wyszliśmy z Debetu, co oznacza, że trzeba ruszyć chyba tutaj na Chrodne, bo sobie tutaj żyją zbyt długo i zbyt dumnie sobie tu żyją. Ale pytanie, czy warto ich podbijać, czy może porozwijać swoje ziemie? Wydaje mi się, że wpierw zobaczmy, co mi potrzeba, by na przykład stworzyć... A, to nie zrobię tego nigdy, bo nie jestem sfeudalizowany. A co bym musiał zrobić, żeby się sfeudalizować? Dalej rozwijać swoją kulturę.
Okej, czyli to jest fajne. Czyli to jest fajne. Czyli wystarczy, że będę rozwijał swoją kulturkę i będzie git. O, jeszcze mogę zachodnią Sławię w ogóle już zjednoczyć całkowicie, żeby nasz tytuł cesarski odrobinkę powiększyć. I byłoby to fajne. Czyli do tego potrzebujemy zdobyć jeszcze tutaj ziemię Turyngii i Anhaltu. A, czyli po prostu wystarczy podbić się Turyngię i Anhalt. Bo w sumie ja już wszystko resztę mam. No i jeszcze trzeba dopchać tutaj Bawarię. No to zacznijmy od powolutku. Dopchajmy tutaj Czechy. Czas na pierwszą bitwę, która, no jak widać, no chyba będzie jednostronna, tylko niech się, tylko wpierw musimy w nich wejść. Co możemy to wybrać? Możemy albo się skupić na ziemiach, czy na rzeczach przyziemnych, tudzież na rzeczach niebiańskich. Chyba coś źle powiedziałem wcześniej. O, rzeczy niebiańskie są bardzo fajne. Dodaje mi to prestiżu, co bardzo mnie cieszy. O, armia Bawarii złapana, walczy tutaj jakiś count, to będzie hrabia. O, ktoś chce mi zapłacić pieniądze. To super. No i cóż, i tak powolutku do przodu. Aktualizacja z ziemi opolskiej. Nowe rzeczy są takie, że ta baba w czasie wojny umarła, przez co wojna się przedawniła, no bo tak. Ale teraz ta nowa, co jest teraz tutaj, Danuta, stwierdziła sobie, że ona sobie zaatakuje znowu i młody znowu jest tutaj masakrowany. Bardzo mi się to nie podoba. Przecież ma pieniądze, mógłby sobie kupić najemników. Czemu on tego nie robi, to ja nie wiem. Może mu jeszcze zapłacę, wyślę mu pieniądze. Kup se najemników i się broń, chłopie. Broń się, chłopie. Masz cóż zwyciężyć, zabrać im ziemię i ich przepędzić po wszewieki. Są malkontenci i tyle, i przeszkadzają. Mam, o, chodzenie z pieskiem na 10 lat, co daje mi jeszcze większe boosty do zdrowia. Dzięki czemu czuję się świetnie w wieku 70 lat. Co jest naprawdę fajne. Dzięki temu nasz bezprym porządzi sobie jeszcze długo. Dobra, ostatnie oblężenie i powinien być już koniec. O, jest już koniec. Elegancko. Czechy są teraz w pełni podbite. Możemy teraz tą ziemię czeską nadać. Czyżby ja mógł panu zabrać ziemię? Albo jakieś tytuły? To ja panu zabiorę całe księstwo Czech. I tyle. Bo w sumie ci się nie należy. O. Ale mu zrobiłem kuku. I te ziemie nadamy panu z Pragi w sumie. No, to nie będzie głupie. Pan z Pragi dostanie tą ziemię i powołamy go wielkim księciem Czech. Ba, nawet królem Czech. O, bo możemy to zrobić. Bo jak widać, Czechy są dosyć małe, są takiej samej wielkości jak i księstwo Czech, więc możemy sobie to zrobić i pozbędziemy się tego tytułu klęskiego, który jest nam już tutaj niezbyt potrzebny. A księstwo Śląska będziemy mogli sobie teraz przedłużyć. Trochę boli mnie to lubsko tutaj, no ale no cóż, teraz nadajemy tych wszystkich wasali temu panu. Widząc, że Barlat jest jeszcze w rękach Starosłowian, uważam, że to jest najwyższy czas, by w końcu na tę ziemię ruszyć i Barlat zdobyć. Więc na początek musimy zdobyć Bukowinę. Bukowinę. Bukowinę od Węgier, więc niestety Polak, Węgier, dwa bratanki, ale nie tym razem. Trzeba jednak wypowiedzieć zwykłą wojnę, nieświętą o Bukowinę, w której będziemy chcieli zdobyć ten kawałek Mołdawii, a następnie pójdziemy na Mołdawię, by zdobyć już Mołdawię. A ja w ogóle zauważyłem fajną rzecz. Otóż tutaj mam moich zwykłych łuczników, a tutaj odziedziczyłem po tej babce, którą miałem tutaj w Prusach, która mi tu chyba, albo jakiś chłop, to był bodajże chyba w Pomezanii tutaj, w tej prowincji. I kiedyś odziedziczyłem i dostałem po nich ich jednostki łucznicze, co bardzo mnie cieszy, ponieważ jak widzimy tutaj po liczbach, są one znacznie lepsze. Oczywiście są też droższe, ale w sumie są lepsze. Zaraz, co? 07 to jest 01? Niemożliwe. Więc ja to robię na fulla, tych mezzavartijów, i potem sobie tych bowmenów zwykłych usuniemy, zwykłych łuczników, bo jak widać po liczbach, ci pruscy, których właśnie ogarnęliśmy sobie, są lepsi. No, a teraz możemy oczywiście ruszać na wojenkę, podzielić naszą armię na pół i nie wiem, rzucić pierwszych tu, a drugich tu, albo tu, o. Ktoś spróbował mnie zabić, z tego wynika, w Słupsku była próba na moje życie. Znaczy, moje życie. Na życie bezpryma, ale to straszna rzecz, bo bezprym jest świetnym człowiekiem. Czemu to chciałby go zabić w ogóle? Trzeba. Jesteśmy teraz, no, ostrożni, musimy się dowiedzieć, kto to był.
Ale kto to może być? Prawdopodobnie jedna z tych dwóch bab. No więc to cóż, trzeba je spróbować pozabijać. Ponieważ jak my nie zrobimy tego pierwsi, to one zrobią to za nas. Więc trzeba się tym oczywiście zająć. Czym prędzej. Co? Nie, to jest rycheza, dobra. No i tyle. Trzeba będzie wpierw zabić jedną, a potem drugą, bo one mi pewnie zagrażają i mojemu życiu. A ja nie lubię, kiedy ktoś zagraża mojemu życiu, bo to jest dosyć rzecz niebezpieczna. Dobra. Też nie próbujmy się już więcej podlizywać temu jednemu mojemu wasalowi. Trzeba zobaczyć sobie, jaki wasal jeszcze mamy, z którymi możemy się skumacić. Pan z Krymu. No ale ty, panie z Krymu, masz i tak złą opinię o mnie, to i tak się nic nie poprawi. Daj mi porandzę. Pan z Riazania, rosyjski kuzaryt. No to może z tą spróbujemy sobie poprawić, ale pewnie mamy tak bardzo na minus wszystko, że to i tak nie ma sensu. Pierwszym warunkiem posiadania dobrych relacji między mną a wasalami jest to, żebyśmy byli tej samej religii. Kto znowu wszedł mi tutaj... A, co? Kto znowu umarł? Nie wiem, ciągle ten stres się generuje, już nie wiem, co ten chłop ma robić. Idź sobie może na... O, na jakiś hunt, na jakieś łowy. Może coś fajnego się stanie. O, elegancko. Nawet komuś tam pomogliśmy. O, udało się, pięknie. Zwyciężyliśmy chyba w ten sposób, że synowie poumierali, którzy tutaj byli. Jakoś tak. Albo ten umarł. O, ten syn umarł. Przez co ten R, który był zapany, znaczy ten jeden z synów, który był zapany w czasie wojny, okazał się teraz być następcą tronu, przez co stwierdzono, że teraz, no to pokój należy się wziąć. A i teraz pokażę wam błąd, który zwykłem popełniać. To znaczy, niezwykłym. Czasami zapominam o tym, że można to zrobić. Otóż tutaj jest pan z Suceawy. I on jest i on jest podległy panu z Kijowa. A co, więc mógłbym zrobić taktycznie, jak zawsze. Czyli cholipka, Kijów ma tu ziemię, więc daję tę ziemię temu panu, o tutaj. I będzie fajnie. Nie, mogę dać po prostu jemu ten tytuł. I mieć spokój. O, w ten sposób. W ten sposób zrobiłem sobie tej księcia. I sobie mam z głowy, księcia, wielkiego wodza, wysoki wódz, że tak powiem. No ale w ten sposób pozbyłem się zwyczajnie tego wodza tutaj i nie mam już nic wspólnego z Kijowem. I to jest taka mini taktyka, żeby jednak zabierać tym ludziom swoich wasali, jeśli na przykład mają jednego wasala, na przykład tutaj, jak w Pińsku. Chociaż nie, tutaj w Pińsku mają akurat dwie prowincje, więc tutaj nie mogę tego zrobić. Ale na przykład ze ziemią smoleńską, gdzie mają tylko jednego tutaj pana ze Smoleńska. Jemu, na przykład mógłbym tutaj podbić teraz Smoleńsk i nadać mu księstwo smoleńskie i on by tutaj rządził sobie, a Kijów by stracił tutaj jedną prowincję. Więc to jest taka fajna rzecz, żeby jednak trochę osłabiać może tych lordów. Może osłabienie to jest złe słowo, no ale mimo wszystko jest to całkiem spoko, fajne i w ogóle. Chyba się Abbasydzi rozpadli. Tak dla kurażu jeszcze walnie się szybkie wojenki o tutaj, na Brenę oraz na Jutriboc, ponieważ no tak głupio wystają te ziemie, jakoś tak głupio to wygląda, więc trzeba wyrównać granice. Jest! Nareszcie w końcu ktoś przyjdzie pokazać swoją lojalność. Więc król Józef przychodzi, daje mi renomę, daje mi prestiż, ja jestem teraz szczęśliwy. Tak samo jest szczęśliwy jak z tego, jak zdobyliśmy właśnie Brenę. Ale super rzecz, ten pan zwiększył, dzięki swojej efektywności, akceptację pomiędzy Rosjanami, a bardziej Rusinami, a Polakami o całe 10%. Tak, czyli w sumie przeskoczył tak jakby ten czas nabijania akceptacji aż o 8%. Jaki w procent? 8 lat. Dobywamy Jutriboc. I tym akcentem możemy stwierdzić, że nasza kampania jest całkiem przyjemna. I na dzisiaj, może na dzisiaj... I na dziś mogę stwierdzić, że to będzie wszystko. Będą oczywiście kolejne odcinki, żeby nie było. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dziękuję za oglądanie. Cześć.